Tu Radio Campus. Efekt sieci. Kolejny odcinek Efektu sieci, a w nim kolejne mini podsumowanie, o które po 2 miesiącach przyspieszonej rewolucji cyfrowej możemy się już chyba pokusić. Dziś rozmawiam z profesorem Przemysławem Sadurą z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, który przygląda się edukacji zdalnej i temu, w jaki sposób naszym szkołom, naszym uczniom i nam jako rodzicom udało się przejść na edukację zdalną. Witaj, Przemku. Cześć, dzień dobry Państwu. Ostatnie 2 miesiące to dla nas trudny test, dla nas rodziców i chyba dla systemu to też niełatwy czas. No ale dla Ciebie jako badacza to chyba fantastyczny moment na przyglądanie się, ocenę i badanie tego, jak polskim szkołom, które zapowiadały gotowość, udało się ostatecznie przejść na edukację zdalną. A pytam dlatego, że słyszeliśmy różne optymistyczne podsumowania, że prawie 90% polskich szkół przeszło na edukację zdalną z efektem zadowalającym. No my też jako rodzice i słyszymy różne inne sygnały mówiące o tym, że to być może nie do końca jest aż tak kolorowo. Jak ty jako badacz, jako socjolog oceniasz tę transformację szkoły ku cyfrowości? Zacznijmy od tego, że słyszymy czy słyszeliśmy różne rzeczy w zależności od tego, gdzie przystawialiśmy ucho. Bo nawet jeżeli spojrzymy na dostępne dane z badań, które no, były prowadzone, pewnie wiele jeszcze badań przed nami, no to chociażby mamy raport z badania Centrum Cyfrowego, które pytało rodziców o ocenę zdalnego nauczania, a z drugiej strony chociażby wyniki bardzo dużej ankiety, którą przeprowadziła platforma Librus z nauczycielami, gdzie to oni deklarowali to, jak oceniają edukację oraz swój udział w zdalnej edukacji. I obraz, w zależności od tego, na które z tych danych spojrzymy, jest zupełnie inny. Jeśli spojrzymy na dane Centrum Cyfrowego, jeśli spojrzymy na to, jak to doświadczenie oceniają rodzice, to usłyszymy przede wszystkim o tym, że szkoły sobie no, nie poradziły, czy może przynajmniej w pierwszych tygodniach bardzo mało było lekcji zdalnych, takiego e-learningu. Trzeba by sobie oczywiście też dodefiniować, co rozumiemy przez edukację zdalną, bo wysyłanie zadań do zrobienia w domu via e-mail czy właśnie poprzez platformy takie jak dzienniki, to też jest edukacja zdalna, ale bardzo mało było tych form takich bezpośredniego kontaktu, ważnych zwłaszcza dla młodszych dzieci, a prac domowych i zadań domowych było tak dużo, że to stanowiło niesamowite obciążenie dla rodziców. Wystarczy powiedzieć, że z tych badań Centrum Cyfrowego wynikało, że 20% rodziców deklarowało, że ponad 5 godzin dziennie spędza z dziećmi, odrabiając prace domowe. Kolejne 20% mówiło, że to 4 godziny, ponad 4 godziny. Kolejne 20%, że ponad 3 godziny, czyli 60% rodziców w tym badaniu mówiła, że spędza, odrabiając prace domowe z dziećmi, ponad 3 godziny. No to jest bardzo duży. Więc to jest jakby jedna opowieść, a druga opowieść to opowieść nauczycieli, którzy no, deklarowali jednak w większości, że realizują takie lekcje i że radzą sobie dobrze. To w badaniach prowadzonych przez Librus. Kiedy spojrzymy na wyniki, które nam przedstawia Ministerstwo Edukacji Narodowej, czy te, które zbierają kuratoria, to tam nauczyciele deklarują, że jest bardzo dobrze, bo też co innego mają zadeklarować. Deklarują to, co nadzór pedagogiczny chce usłyszeć. No a jeśli my chcielibyśmy sięgnąć po wiedzę z gazet i telewizji, gdzie spotkamy się ze stanowiskiem MEN-u i kuratoriów, no to się okaże, że to w ogóle jest wielki sukces. No sukces jest wielki, natomiast jak spojrzymy na jeszcze jedno źródło, na przykład na skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich, no to tam pojawiają się głosy o tym, jakie bariery napotykają rodzice i uczniowie w toku tej edukacji zdalnej. I oczywiście tych barier można mnożyć w nieskończoność, tak? Mamy obciążenie uczniów, o którym powiedziałeś, i obciążenie rodziców, o którym też powiedziałeś i też dobrze wiemy. Wiemy też, że są kłopoty z infrastrukturą, z szybkim łączem internetowym, z dostępnością komputerów, no ale też chyba takie bariery w przejściu na w ogóle myślenie o edukacji jako procesie zdalnym, bo
to jednak jest skok jakościowy, a nie tylko zmiana techniczna. Które z tych trudności powiedziałbyś, że są nie do przeskoczenia albo były największym wyzwaniem i nadal są dla naszej edukacji w tym procesie przechodzenia na tę właśnie cyfrową wersję edukacji? Się wydaje, że najpoważniejszy charakter mają takie mentalne, ale też systemowe bariery związane po prostu z potraktowaniem nowych technologii i zdalnego nauczania, które do z konieczności na nich jest oparte, jako elementu codziennej pracy edukacyjnej. No to świetnie widać w takim codziennym stosunku szkoły do takiego genialnego, absolutnie genialnego edukacyjnego narzędzia, jakim jest smartfon. Szkoły na co dzień ze smartfonami walczą. Mamy regulaminy, które zakazują używania telefonów albo ograniczają. Mamy pomysły na to, żeby konfiskować smartfony, zabierać je w momencie, kiedy uczeń wchodzi do szkoły, oddawać, kiedy wychodzi i przeróżne sposoby na to, żeby pozbawić ucznia telefonu. Rzadko kiedy słyszymy natomiast o pomysłach na to, jak można na lekcji wykorzystać smartfon do tego, żeby dzieci poszukały, czy młodzież wykorzystała dostęp do internetu. Prawie każdy ma ten smartfon. To jest bardzo uniwersalne narzędzie. Do tego, żeby przeszukać treści w internecie, można ściągnąć przeróżne aplikacje, które pozwalają szybko sprawdzić, co uczniowie uważają na dany temat i od razu wyciągnąć podsumowania. No jest mnóstwo pomysłów na to, jak można użyć tego telefonu. Innych niż walka z nim. Ale to jest jakby tak anegdotycznie, natomiast jedna rzecz to jest to, że zabrakło pomysłu na to, żeby na co dzień wykorzystywać, wdrażać nowe technologie do codziennego funkcjonowania szkoły i w momencie, kiedy przyszedł kryzys pandemiczny, to zdalne nauczanie nie okazało się takim wyzwaniem, impulsem modernizacyjnym, który byłby w stanie te doświadczenia zastosowania nowych technologii jakoś upowszechniać, rozszerzyć ich zastosowanie, tylko okazał się zapaścią szkolnictwa jednak w dużym stopniu. No ja pamiętam sama, że na zajęciach z taką trochę starszą młodzieżą, bo ze studentami u nas w Instytucie Socjologii, raz zastosowałam rozwiązanie w postaci takiego smartfonowego kolokwium i to było najlepsze kolokwium, które studenci napisali przez cały rok, przynajmniej w ich ocenie. I pamiętam, że radość, jaka zagościła na sali, właśnie ze względu na to, że można było wkluczyć naturalny element studenta, jakim jest telefon, do tego, żeby gdzieś tę wiedzę weryfikować, czy przekazywać nawet. To była taka radość, że właściwie uświadomiłam sobie dopiero po tym zderzeniu pierwszym z kolokwium smartfonowym, całkiem poważnym kolokwium, żeby nie było wątpliwości, że faktycznie no, musi się też zmieniać cały proces, tak jak powiedziałeś, żeby nie wpaść w zapaść, tylko żeby korzystać z tego kryzysu być może jakoś konstruktywnie. No bo mam teraz takie pytanie do ciebie. No, oprócz treści edukacyjnych, które nauczyciele zamieszczają na platformach, korzystają z różnych narzędzi, o tym już nieraz rozmawialiśmy, no też mam wrażenie, że pojawia się mnóstwo treści wokół takich paraedukacyjnych albo wspierających, które no mogą albo zainteresować uczniów, albo uzupełnić jakoś ich wiedzę, albo stanowią jakąś odskocznię od takiej wiedzy stricte przekazywanej szkolnie. I czy te wszystkie atrakcyjne treści dookoła to są jakby nową jakością edukacji w polskim systemie? Czy to są takie kwiatki do kożucha, które gdzieś tam korzystając z tych nowych technologii teraz przyczepiamy? Znaczy innymi słowy, czy sądzisz, że ten kryzys, być może miejmy nadzieję, wyjdziemy z niego obronną ręką, czy to będzie szansa na to, żeby ta nasza edukacja faktycznie zmieniła się i zmieniła ten cały tok myślenia o procesie kształcenia? Czy to raczej są takie zmiany tylko fasadowe, które mają nam pozwolić przetrwać? To jest pytanie, na które obawiam się dzisiaj nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, bo może być tak, że te wszystkie nowe rozwiązania i atrakcyjne formy nauczania
okażą się przejściowymi rozwiązaniami na czas kryzysu i to stosowanymi tylko przez wyjątkowo zaangażowanych nauczycieli, ale może być też tak, że to będzie zapowiedź zupełnie nowej jakości polskiej edukacji. Wszystko zależy od tego, czy my jako społeczeństwo, rząd, MEN, instytucje edukacyjne będą chciały wykorzystać potencjał, jaki daje zdalne nauczanie. Bo z jednej strony, jak spojrzymy na zdalne nauczanie przez pryzmat nierówności społecznych, to widzimy bardzo duże zagrożenie, jakie ono ze sobą niesie. Prawda? O tym do tej pory nie powiedzieliśmy, no ale nierówności cyfrowe w polskim społeczeństwie są bardzo duże. To są różnice związane z tym, czy ktoś mieszka w dużym mieście, czy mieszka gdzieś na prowincji. To są różnice związane z liczbą posiadanych komputerów, z jakością tego sprzętu. To są różnice związane z kompetencjami cyfrowymi. One decydują o tym, na ile uczniowie mogą uczestniczyć w takich zajęciach. I mimo, że jak się spojrzy na liczby, to wydaje się, że takich dzieci, które zupełnie wypadły, takich uczniów, którzy zupełnie wypadli z systemu, nie jest tak dużo. To jednak liczymy ich w tysiącach i to jest problem. A jeśli spojrzymy na różnice po prostu związane z tym, na ile są w stanie korzystać z edukacji, no to te różnice zostały przez przejście w zdalne nauczanie zwielokrotnione. Natomiast to musimy nałożyć jeszcze na takie codzienne nierówności związane po prostu z pozycją społeczną rodziców. Polska szkoła w dużym stopniu osiągała swoje wyniki, te wyniki potwierdzane w międzynarodowych badaniach, takich jak PISA, przez wymuszanie pewnej takiej koprodukcji usługi edukacyjnej na rodzicach. Ilość obciążenia ucznia w domu pracami domowymi, które jak wiemy wymusza, zwłaszcza w przypadku dzieci młodszych, wsparcie rodziców. Środki przeznaczane przez rodziców na prywatne lekcje językowe, na różnego rodzaju kursy, dokształcanie, to wszystko jest to, co z jednej strony decydowało o ostatecznym efekcie edukacyjnym, a z drugiej strony to, co zwiększało nierówności, bo rodziców lepiej wykształconych i bardziej zamożnych stać w większym stopniu na to, żeby dziecko wspierać w różnoraki sposób. No i w momencie, kiedy zdalne nauczanie polega w dużym stopniu na zadawaniu prac domowych, a nie czymś innym, to te różnice eskalują. Nawet jeżeli tych prac domowych będzie mniej, a właśnie więcej tych atrakcyjnych, dodatkowych form, o których mówimy, to tam z kolei działa to twarde wykluczenie związane z dostępem do sieci, z jakością sprzętu. Więc w tej chwili z całą pewnością mamy do czynienia z wzrostem nierówności, natomiast jeżeli chcielibyśmy wykorzystać potencjał czy takie szanse modernizacyjne, jakie niesie ze sobą zdalne nauczanie, to trzeba by, myślę, potraktować je jako takie doświadczenie, z którym chcemy zostać na dłużej. My nie wiemy, czy pandemia się w tej chwili skończy. Raczej zakładamy, że ona będzie trwała i mogą być nawroty epidemii, a nawet jeśli nie, to mogą pojawić się jakieś inne kryzysy. I my powinniśmy zrobić wszystko, żeby nauczanie takie zdalne było stałym elementem codziennej edukacji. Trochę pocieszyłeś mnie, że nie jestem jedyna w tym obciążeniu rodzicielskim i że to w innych domach też tak wygląda i że tutaj wspólnymi siłami próbujemy wyjść na prostą, ale to w takim razie co nam mówi ten case edukacji, czy tego kryzysu w edukacji w ostatnich miesiącach, generalnie o kondycji naszych polityk publicznych, czy o naszym państwie? No skoro rodzice są jakby nieodzownym elementem procesu edukacyjnego, no to być może mówi nam to coś więcej o zorganizowaniu polityki publicznej w Polsce. To mam wrażenie, że jeżeli tak spojrzeć na funkcjonowanie szkolnictwa w czasie pandemii, to przede wszystkim potwierdza się to, co skądinąd wiemy o funkcjonowaniu polskiego państwa i polityk publicznych. To znaczy, że to nie jest dobra organizacja, która by była oparta też na wypracowaniu jakichś procedur awaryjnych. Tak? Wszystko działa do momentu, kiedy pojawi się kryzys. Natomiast reakcje na kryzys są takie, że próbujemy albo wyprzeć ze świadomości jego obecność i działać rutynowo,
albo jak już nie da się inaczej, to szukamy takich rozwiązań ad hoc, najczęściej przypomina to wszystko pospolite ruszenie. No wystarczy spojrzeć na to, jak wyglądały programy edukacyjne zaproponowane przez telewizję publiczną. Ogromna szansa na to, żeby wykorzystać szansę, jaką jest ten kryzys, no chociażby po to, żeby wesprzeć nauczycieli w takim przechodzeniu na zdalne nauczanie, wykorzystać, obejść trochę takie wykluczenie cyfrowe, no o ile dostęp do komputerów i wysokiej jakości łącz internetowych nie jest równy, o tyle dostęp do telewizji publicznej jest dosyć powszechny, więc telewizja publiczna i programy mogły być czymś, co daje ogromny zasięg. No, można było zrealizować przeróżne fantastyczne pomysły, zrobić takie reality show z udziałem nauczycieli, które by ośmieliły też innych, żeby przechodzić w aktywne formy. Można by pokazać, z jakimi wyzwaniami się muszą zmagać nauczyciele, rodzice, uczniowie w takim codziennym funkcjonowaniu. Nic z tego nie zostało zrobione. Te programy stały się ogólnonarodowym pośmiewiskiem, a w dodatku jeszcze dały pretekst do jakiejś fali niepotrzebnego hejtu przeciwko tym nauczycielom, którzy wzięli udział w tych programach, ale też w ogóle nauczycieli jako takim i całemu systemowi edukacji. Natomiast myślę, że można by też się zastanowić nad tym, jak nie tylko nad tym, no, jak można było przejść przez ten kryzys, bo to jest trochę takie rozpaczanie nad rozlanym mlekiem czy budowanie jakichś alternatywnych rzeczywistości, ale można też postawić pytanie, co my możemy zrobić teraz. I wydaje mi się, że no, trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że jako państwo, jako patrząc na szkoły, na system edukacyjny, to nie daliśmy rady, czy jakby oblaliśmy ten egzamin, jakim było przejście na zdalne nauczanie, ale możemy przygotować się do powtórki. Możemy sami sobie tą powtórkę zorganizować. I wzorem innych krajów, takich jak Singapur, który zadeklarował, że wprowadza zdalne nauczanie na stałe. Pierwszy pomysł był taki, że co tydzień każdy piątek w singapurskich szkołach będzie oparty na zdalnym nauczaniu, niezależnie od tego, czy będzie szalała pandemia, czy nie. Po prostu wprowadzają to jako codzienne rozwiązanie. Można by coś takiego wprowadzić na przyszłość. W ten sposób rzeczywiście moglibyśmy systematycznie zacząć się przygotowywać do wdrażania nowych technologii, do rozbudowy tych wszystkich dodatkowych form edukacyjnych i zbudowalibyśmy taką siatkę zabezpieczającą nas przed przyszłymi kryzysami oraz wykorzystali takie kompetencje, które mimo wszystko zostały w ciągu tych ostatnich tygodni czy miesięcy rozbudowane. No jednak iluś nauczycieli zaczęło, część nawet regularnie prowadzić lekcje online, nauczyli się nowych programów, nowych technologii, sięgnęli po nowe źródła materiałów edukacyjnych. Jeżeli po wakacjach nie będziemy chcieli z tych umiejętności skorzystać, to one zanikną, bo taka jest kolej rzeczy. Czyli reasumując, pan profesor wystawił nam na razie dwóje w tym pierwszym podejściu do egzaminu, ale dał nam nadzieję na poprawkę, mówiąc już nomenklaturą studencką, także mam nadzieję, że my z tej poprawki wszyscy skorzystamy. Mamy kompetencje, przynajmniej w jakimś stopniu nabyte, mamy coraz lepszą infrastrukturę, mamy coraz większą wiedzę na temat tego, jak wyglądać powinna dziś edukacja zdalna. No mamy też za sobą pilotaż, jak powiedziałeś, który był trochę wymuszony, ale skorzystajmy z niego jak najlepiej i miejmy nadzieję, że po wakacjach, po poprawce i po sesji wrześniowej ruszymy już z pozytywną oceną i będziemy jak najlepiej przygotowani my jako rodzice, my jako uczniowie i nasi nauczyciele do tego, żeby być może w przyszłości też zdalnie nauczać, jeśli sytuacja będzie tego wymagała. Bardzo pięknie dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był dzisiaj profesor Przemysław Sadura z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję, Przemku, bardzo. Dziękuję. Efekt sieci.